Pomysłodawcą imprezy byli właściciele firmy Granex. Zajęcia odbywały się systemem warsztatowym. Studenci mieli za zadanie zaprojektować małą architekturę dla dwóch obiektów w Strzegomiu. Są to obiekty publiczne, jeden, na którym w tej chwili się znajdujemy, dziedziniec Centrum Aktywności Społecznej Karmel, drugi to dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 2. Studenci zaprojektowali małą architekturę, ławki, stoliki, kwietniki, to wszystko, co można zrobić z kamienia. W przypadku Centrum Aktywności tutaj zaprojektowano jeszcze nawierzchnię, która w tej chwili jest trawiasta, zmieniono ją na nawierzchnię z kamienia naturalnego. To pionierska inicjatywa, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów architektury z terenu całej Polski. Skorzystało z niej 13 osób. Szkoła trwała 4 dni. W trakcie tych 4 dni studenci mieli okazję zapoznać się z procesem wydobywania kamienia. W trakcie dwóch wycieczek do kamieniołomów, do zakładów wydobywczych, a także do zakładów obróbki kamienia, gdzie mogli zobaczyć, w jaki sposób współcześnie obrabia się kamień, a także mieli możliwość samemu spróbować korzystać z narzędzi kamieniarskich. Podczas warsztatów powstały projekty, w których wykorzystany został kamień. Będą one proponowane władzom Strzegomia. Jeśli spotkają się z akceptacją, zostaną wprowadzone do realizacji.